Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was przepis, który jest bardzo bliski memu sercu, ponieważ jest to przepis z mojej książki. Dziś chciałabym pokazać Wam, jak zrobić pastylki miętowe. Zazwyczaj w pastylkach miętowych na pierwszym miejscu w składzie znajduje się cukier. Gdy wymyślałam konspekt mojej książki, pomyślałam, że byłoby świetnie, gdyby udało mi się opatentować jakiś przepis na uzdrowioną, ulepszoną i wegańską wersję pastylki miętowej. Wprawdzie pastylki miętowe bardzo często są wegańskie, te, które znajdziemy w sklepach, ale no, tak jak wspomniałam, niestety ich skład nie powala. Przede wszystkim numer 1 chciałam, żeby te pastylki miętowe były bez cukru. Ja do moich użyłam ksylitolu i teraz uwaga. Najważniejszy składnik tych pastylek miętowych, praktycznie dwa najważniejsze składniki, to mąka ryżowa, czyli są to po prostu pastylki zrobione z ryżu. Wiem, brzmi dziwnie, ale teraz zrobi się jeszcze dziwniej, bo powiem Wam, że znajdują się tam krople żołądkowe z apteki. Takie wiecie, miętowe krople z apteki. Brzmi to strasznie, wiem, ale smakują one jak zwykłe, normalne, tradycyjne pastylki miętowe. Te należą do takich po prostu chrupkich pastylek miętowych, bo zauważyłam, że albo te pastylki są takie miękkie w środku, bardzo takie lejące i klejące, albo są łamliwe, chrupkie. I tutaj to zależy od producenta. Ja stwierdziłam, że najłatwiej będzie zrobić po prostu takie kruche i też będzie łatwiej je oblać czekoladą. A moja książka jest dla osób, które nie muszą mieć nie wiadomo jakiego skilla w kuchni. Są to bardzo proste przepisy. Te pastylki robi się naprawdę mega szybko. Zaraz Wam pokażę krok po kroku, jak to zrobić. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, a mam nadzieję, że mnie tam śledzicie, to wiecie, że często organizuję warsztaty kulinarne. I pastylki miętowe, szczerze mówiąc, jest to ten przepis, który podczas warsztatów kulinarnych robi wow na ludziach, bo podążając za tym przepisem, nie brzmi to jak nic fajnego, ryż, krople z apteki, ksylitol, brzmi to strasznie dziwnie, jeszcze oblane czekoladą, jeszcze dziwniej i gdy te osoby się wgryzają w tę pastylkę miętową, to po prostu otwierają im się szeroko oczy. Dlatego chciałam podzielić się z Wami takim przepisem wow, z którego ja sama jestem strasznie dumna, że udało mi się go opatentować i że jest on po prostu zdrowy. Więc chodźmy do kuchni i pokażę Wam, jak zrobić te pastylki. Wszystkie składniki należy umieścić w garnuszku i gotować na bardzo małym ogniu około 10 minut. Do garnuszka wrzucamy mąkę ryżową, mleko roślinne, olej kokosowy, ksylitol i krople miętowe. Kropli miętowych ja dodaję zazwyczaj 50. Tutaj uważajcie, buteleczki są różne. Czasem te kropelki bardzo szybko po prostu lecą i ciężko jest się zorientować, ile ich tam wlatuje, więc powoli, kropelka po kropelce, około 50 kropli to jest według mnie odpowiednia ilość. Tutaj należy być dość powolnym, nie ma się co spieszyć, żeby nam się ta masa nie zważyła. Delikatnie roztapiamy, olej kokosowy zacznie być płynny i wszystkie składniki zaczną się łączyć. Ja bym radziła, żeby to robić naprawdę na najmniejszym ogniu, jaki w ogóle jest możliwy. Gdy wszystko się stopi i będzie jednolita masa, zaczniecie zauważać, że powoli ona zacznie gęstnieć. I tutaj naprawdę powiem cierpliwości. Często na warsztatach dostaję dużo pytań, że hej Karolina, dlaczego to nie gęstnieje? I ja zawsze mówię, poczekaj chwilę, mąka ryżowa potrzebuje po prostu czasu, żeby się rozkleić, żeby się jakby rozgotować i żeby stworzyć taką ciastolinę. I teraz to jest ważne, żeby cały czas mieszać tą masę, żeby nie było żadnych grudek i żeby no, to się jakoś tam nie spiekło od spodu. Zobaczycie, że naprawdę zaczyna się z tego robić gęsta ciastolina. I tutaj, gdy zobaczycie, że naprawdę ta masa jest gęsta, tak jak zobaczycie tutaj teraz na filmie, to wtedy zdejmijcie to z gazu i dajcie temu odpocząć. Ja zazwyczaj w ogóle ją zestawiam i gdy będzie już taka letnia, gdy po prostu będę mogła włożyć do lodówki, to na trochę wkładam do lodówki lub nawet do zamrażalnika, jeśli się spieszę. Ale uważajcie z tym, gdy zacznie się chłodzić, to bardzo szybko zaczyna po prostu robić się twarda i wtedy nie będziecie w stanie uformować tych pastylek. Więc po prostu odczekajcie tyle, aż masa będzie chłodna, ale nadal taka plastyczna, żeby można było je uformować. Nie jest to przepis, który możecie zrobić dzień wcześniej, zostawić to na noc w lodówce i następnego dnia dopiero formować, bo po prostu zostaniecie z twardą jak kamień masą. Więc tak jak mówię, gdy będzie ona chłodna, zobaczycie, że nie lepi się mocno do Waszych dłoni. Też ta masa zazwyczaj w ogóle się nie lepi do dłoni, jeśli jest właśnie w odpowiednim momencie schłodzenia, bo jest tam w środku olej kokosowy, więc jest ona troszeczkę taka tłuściutka i dzięki temu naprawdę nie lepi się do dłoni. Wtedy wystarczy tylko uformować te pastylki i ja wkładam je na trochę do zamrażalnika, tylko po to, żeby po prostu zrobiły się twardsze. Jeśli one nadal będą miękkie, to nie będziemy w stanie oblać ich czekoladą. Gdy zobaczycie, że z wierzchu są twarde, to jest moment, że możecie już je oblać. Jeśli chcecie rozłożyć sobie tą pracę na 2 dni i na przykład skończy Wam się w tym momencie czas, to gdy już uformujecie te pastylki, to jest moment, że możecie to faktycznie włożyć do lodówki nawet na całą noc, nawet na 2 dni i gdy po prostu będziecie z powrotem mieć czas, to możecie je oblać. Ważne jest to, żeby nie zostawiać tej masy bez uformowania tych pastelek. Wtedy roztapiamy czekoladę w kąpieli wodnej. W mojej książce jest cały rozdział o topieniu czekolady, jak to zrobić, żeby ona była dobra i odpowiednia. Najważniejsze rzeczy, jak to zrobić, opiszę Wam w przepisie i będzie na blogu, więc o to się nie musicie martwić. Ale gdy czekolada jest już stopiona w kąpieli wodnej, jest płynna, to ja wtedy po prostu wrzucam jedną pastylkę, obracam ją i strzepuję nadmiar czekolady i wyjmuję. I praktycznie to wszystko. Raz po razie, jedną na raz, po prostu szybciutko obracam i odkładam. I pastylki praktycznie są gotowe. Teraz tylko wystarczy włożyć je z powrotem do lodówki lub do zamrażalnika, jeśli się Wam bardzo, bardzo spieszy. I gdy czekolada będzie już z wierzchu twarda, to pastylki są już gotowe do jedzenia. Jest to naprawdę super, super przepis dla wszystkich, którzy uwielbiają połączenie czekolady i mięty. Wow! Wow, wow, wow! Trzeba trochę czekać, aż ostygnie, aż stężeje i tak dalej, ale faktyczny czas stania przy tych pastylkach na serio jest znikomy. Nie potrzebujecie ani blendera, ani piekarnika, wystarczy tylko jeden palnik, jeden garnek i jedna łyżka. No dobra, no i jeszcze miska do stopienia czekolady. I widelec. No bo właśnie, najlepiej jest do oblewania tych pastylek używać widelca, bo wtedy jak wyjmujecie te pastylki z czekolady, to nadmiar po prostu z tego widelca ładniej skapuje, aniżeli z łyżki i tam ta czekolada jest na tej łyżce. No ale to wiecie pewnie o co chodzi. Dobra, więc to wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać w komentarzu, czy już próbowaliście przepis. Jeśli nie, to napiszcie, jak Wam się podoba i czy przetestujecie super przepis na każdą imprezę lub na prezent. Książkę możecie nadal zakupić albo na mojej stronie, albo we wszystkich księgarniach, w Empikach, Matrasach i no wszystkich miejscach praktycznie większych, gdzie sprzedają książki kucharskie. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojej strony dietaroślinna.pl. Tam czekają na Was konsultacje dietetyczne ze mną i personalizowane diety, ale również takie gotowe diety do pobrania. Zapraszam bardzo serdecznie, widzimy się w następnym filmie i smacznych pastylek miętowych. Pa, pa!